Czy kontekst API jest lepsze do zarządzania stanem niż Redux i dlaczego to pytanie jest z dupy? Jeśli ciekawi Cię odpowiedź, to zapraszam do odcinka. Cześć, jestem Mateusz i programuję w Reakcie od paru lat. W ostatnim czasie dość wielokrotnie słyszałem pytanie o to, czy kontekst API jest lepsze bądź szybsze niż Redux. I odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, choć dość często słyszy się, że Redux jest lepszy. Tylko co to oznacza, że Redux jest lepszy? I jednym z najczęstszych argumentów jest fakt, że kontekst API jest co prawda dość szybkie na odczyt, ale bardzo wolno się update'uje. Podczas gdy dość często podaje się, że Redux jest po prostu szybszy niż kontekst API. I problem, na jaki trafiłem podczas czytania wielu artykułów, polegał głównie na tym, że podawane było, iż Redux jest szybszy, ale nie było to wytłumaczone dlaczego. I takim punktem zwrotnym było zadanie sobie pytania, w jaki sposób Redux dystrybuuje swój stan w drzewie komponentów w Reakcie. I odpowiedź na to pytanie jest dość zaskakująca, ponieważ używa do tego kontekstu. I jak się zastanowić, to jest trochę dziwne, że mówi się, że Redux jest szybki, a kontekst API jest wolny, ale Redux korzysta z kontekst API jest szybkie, jest to trochę takie podejrzane. I jak się tak zastanowić, to kontekst API de facto nie zarządza stanem, tylko dystrybuuje ten stan w drzewie komponentów w Reakcie. A za zarządzanie stanem odpowiada Redux. Więc możemy sobie teraz zadać pytanie, w jaki sposób React Redux, która adaptuje Reduxa do Reacta, jest lepsza od kontekst API. I tak jak kontekst API odpowiada za przesyłanie danych w drzewie komponentów w Reakcie, React Redux robi dokładnie to samo, tylko precyzyjniej. A jak robi to precyzyjniej? Przy życiu map state to props. A w jaki sposób to realizuje? W przeciwieństwie do kontekst API możemy wskazać obszar danych, których zmiany faktycznie nas interesują. W ten sposób unikamy niepotrzebnych rerenderów. A dodatkowym atutem React Redux jest to, że ułatwia mi pracę, ponieważ nie muszę stosować już jawnie kontekstu. Więc tak jak pierwotne pytanie, które brzmiało, co jest lepsze do zarządzania stanem? Można tutaj de facto rozbić na dwa. Co służy do zarządzania stanem oraz w jaki sposób dystrybuujemy dane. I dane można dystrybuować w Reakcie w zasadzie na dwa sposoby. Oczywiście jednym z nich jest kontekst API, innym sposobem są propsy. Przy czym propsy są troszkę niefortunne, ponieważ niekiedy trzeba przepychać je przez wiele komponentów, tworzyć komponenty pośredniczące i możemy w ten sposób niestety nie uniknąć niepotrzebnych renderów. Natomiast za zarządzanie stanem może odpowiadać na przykład Redux, który wprowadza swoją architekturę Fluxa, ale możemy to też zrobić dużo prościej, na przykład używając hooków jak useState. Jest oczywiście jednak minus stosowania tych hooków, ponieważ musimy pamiętać o tym, że kontekst API jest nastawiony na odczyt, czyli on raczej preferuje statyczne dane. Jeżeli będą się pojawiać jakiekolwiek update'y, na przykład na useState, to niestety nasze drzewo będzie się dość wolno renderować. I na sam koniec można zadać jeszcze jedno pytanie. Czy da się kodzić w Reakcie bez użycia Reduxa? I odpowiedź jest dość oczywista. Oczywiście, że się da. Jedyny problem, jaki tutaj jest, to to, że Redux wyręczał nas naprawdę w wielu rzeczach. Więc w tym momencie będziemy sami odpowiedzialni za dystrybucję danych w drzewie komponentów w Reakcie. To powoduje to, że będziemy musieli pamiętać o kwestiach performance'owych. Jeśli interesują Ciebie tematy związane z Reactem, Reduxem albo kontekst API, zadaj pytanie w komentarzu albo na naszym kanale na Slacku. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.